Powszechnie akceptowalnym faktem jest, że człowiek rodzi się, rośnie i nabywa osobowość wraz z tym, jak jego ciało i umysł dojrzewają. Nie do końca tak jednak jest. Dla przykładu, ja, jako osoba, która przeżyła już ponad ćwierć wieku, posiadam już czwarte ciało. Mowa tutaj o tak zwanym siedmioletnim cyklu metabolicznym. Powtarzając to jeszcze raz, średnio co 7 lat człowiek składa się z nowego ciała, czyli z takiego, z którego nie pozostały żadne stare elementy. Składa się z nowych atomów. Każdemu człowiekowi rosną włosy, paznokcie, stara skóra odpada i zamienia się w kurz. Nawet organy wewnętrzne wymieniają swoje komórki nieustannie. W tym miejscu może ktoś powiedzieć, że to nieprawda, że są komórki ciała, na przykład neurony w mózgu, które nigdy się nie zmieniają. Komórki, które zawsze od urodzenia były takie same. Prawda jest jednak taka, że wszystkie komórki ciała się zmieniają. Wszystkie bowiem prowadzą metabolizm, czyli aktywną przemianę materii. DNA, rybosomy, błona komórkowa, cytoszkielet, wszystko w komórce ulega nieustannej degradacji i musi być cały czas zmieniane na nowszy model. Starsze elementy wcześniej czy później zostaną wydalone z komórki, a potem z całego ciała, zastąpione nowymi, z jedzenia lub z powietrza, którym oddychamy. Stąd średnio po 7 latach składamy się już prawie wyłącznie z nowych atomów. Wynika z tego iście filozoficzny wniosek. Człowiek jako ciało i osoba to nie zbiór atomów, ale informacja o relacjach pomiędzy tymi atomami, która jest nieustannie przekazywana dalej.